Cześć kochani, jesteśmy znowu na Ślęcinku. Przyjechałem dzisiaj do moich pszczółek, zaraz wam powiem, który dzisiaj jest, bo jest sobota. Którego my dzisiaj tutaj mamy? 9 kwiecień. Miałem nie przyjeżdżać dzisiaj, w tym tygodniu. Generalnie tutaj do pszczół, natomiast w wczorajszym dniu, przez które pozostałe rodziny sprawdziłem, no niestety, a może niestety, okazało się, że taka wizyta może być konieczna ze względu na to, że jest bardzo ładna pogoda, drzewa kwitną, co wam tutaj również pokażę. Spójrzcie, tutaj nawet o, pszczółki chyba latają. Przed chwilą jedną widziałem, no i postanowiłem, no, żeby po prostu nie czekać, bo w tamtej pasiece się okazało, że no niestety, ale troszeczkę za długo czekałem i pojawiła się dzika zabudowa. Liczyłem, że jak zrobię przegląd dziś czy jutro, będę dostawiał tylko jedną rameczkę, suszu, ewentualnie dwie. No a skończyło się na tym, że dołożyłem po prostu ramki do pełnych korpusów. Zamieniłem też korpusy, żeby matki miały możliwość czerwienia w górnym teraz korpusie, który wcześniej był na dole. Bardzo fajnie się rodziny rozwijają. Myślę, że ten rok będzie bardzo owocny, o ile pogoda będzie dobra, także no zobaczymy, nie? Tędy jeszcze nie wchodziliśmy. Nie widzieliście, jak tutaj wygląda, to pokażę. Tutaj takie jeziorko, z którego pszczółki mogą korzystać. No i cały park. Sypia. Chyba przekwitała. Jest ok, pogoda jest 14 stopni, ale wietrznie tutaj na tej pasiece. Generalnie muszę się do niej przyzwyczaić, bo tutaj jest po prostu chłodniej, bo jest teren troszeczkę odkryty, ale myślę, że będzie ok. No taka refleksja dzisiejszego dnia. Byłem przed chwilą na poczcie wysłać list polecony, kolejka z 80 osób może przede mną. No i pani zdenerwowana, która była daleko za mną, was dwie, trzy osoby, że ona musi paczkę wysłać, że jest kolejka i tak dalej. No i tak mi się nasunęło, po co to się denerwować, niespokojnie żyć, zająć się pszczelarstwem, pszczelarstwo uspokaja, wiem to po sobie, bo stałem się spokojniejszy, wiem, że na pewne rzeczy człowiek musi czekać, uczymy się cierpliwości, no i co najważniejsze, pracując przy pszczołach, trzeba zachować też spokój, nawet jeżeli pszczółka nas urządli, bo jej coś przeszkodziliśmy, no to musimy być spokojni, żeby nie dostać po prostu więcej żądeł, nie? Okej. Okay. Spójrzcie, jak tutaj pięknie jest. Słoneczko. Słoneczko świeci. Drzewka kwitną. Cudownie. Pojawia się zieleń na drzewach. To jest najważniejsze. Także piękny sezon. Jest już radość. O, tabliczka jest. Stoi niezniszczona. Także ten. No idziemy do pszczółek naszych. Widać z daleka, że już jest ruch. Coś się dzieje. Dzisiaj troszeczkę jestem może nieodpowiednio ubrany, bo mam ciemne spodnie. Kostki odkryte. Krótkie skarpetki, ale miejmy nadzieję, że nasze pszczoły są milutkie i nam na mnie, a nie na mnie, nie pogryzą, że będzie wszystko ok. Postaram się dzisiaj też nagrać siebie, jak pracuję, i tym razem nie będzie widać torsu, a głowę moją również będzie widoczna. Także co, no u mnie tak to wygląda, zaraz wam pokażę jeszcze ruch. Jedna rodzina troszeczkę słabsza, druga widzę mocniejsze loty. No zobaczymy, myślę, że będzie spoko. Także do zobaczenia, zapraszam do oglądania tego filmu. Przy okazji również zapraszam na mojego bloga Miejska Pszczoła. Także możecie sobie w Google'ach wpisać, na pewno wam wyskoczy. Tam staram się wrzucać jakby na bieżąco zdjęcia, jakieś filmiki. Oczywiście również na fanpage'a na Facebooku zapraszam do polubienia. Zawsze mnie takie polubienia wasze motywują do dalszej pracy. Jeżeli macie jakieś pytania, to również je zadawajcie. Jeżeli będę znał odpowiedź, to chętnie na nie odpowiem. Także zapraszam i życzę miłego dnia. Ja będę miał miły, bo spędzę go z pszczołami. Przywiozłem dzisiaj
parę ramek, które mam zamiar włożyć. Są to ramki zeszłoroczne, jakiś susz, który mi został, który trzeba tam, muszą trochę węzeł, jakieś resztki do odrobienia przez pszczółki, także mam nadzieję, że się dzisiaj moje pszczółki ucieszą. No i zobaczymy, jestem ciekaw w ogóle, jak siła po... Ile tydzień minął od mojej ostatniej wizyty, ale ten tydzień był bardzo ciepły. Widzę, że loty są dosyć intensywne. No, jak na takie słabsze rodziny, to uważam, że jest ok. Tu mamy ul z rójką z zeszłego roku, którą dostałem od Marcina. Fajna rodzinka, w sumie zastanawialiśmy się, czy przeżyje zimowle, ale no poszła nawet fajnie do siły i uważam, że będzie z niej duża radość. No i mam drugą rodzinę, jest tutaj ta nieska, którą też na pewno kojarzycie. No ta rodzina była średnia, no zazimowana, jakoś przetrwała. Myślę, że w przyszłym roku już, znaczy w tym roku, w tym sezonie, jeżeli będę zimował rodziny, to postaram się, żeby były jednak mimo wszystko silniejsze, więc prawdopodobnie musiałbym je połączyć na jesieni, a nie zostawiać ich jej po prostu słabszej. No ale człowiek się uczy, tak jak Wam zawsze powtarzam, i to jest jakby najważniejsze i w zasadzie najfajniejsze. Czuć, że odparowują na krok. Sama sytuacja, co w drugiej posiedzce. Thank you.
późną czerw. Pierwszy były zapasy. Na kropu jest już sporo. Mamusie mamy. Idzie ładnie. Z niebieskim opalitkiem. Wierzga. Zawsze mam problem z tą dziką zabudową, jak ją odłamywać, żeby nie skrzywdzić pszczółek. Ok, pierwszą rodzinę przejrzałem, dostały 4 ramki, także niech sobie rządzą. Na pewno myślę, że gdzieś koło środy, czwartku będę musiał się znowu tutaj zjawić już z węzą, żeby im dołożyć do pełnych korpusów. Troszeczkę są słabsze niż te pozostałe moje rodziny, więc przypuszczam, że im to będzie wystarczało na tą chwilę. No, aczkolwiek pewnie w środę bardziej niż w czwartek będę. No, sierszeń. To jest to, o czym wspominałem, że trzeba sobie, że tak powiem, cieszyć się z tego. Zobacz, jaki sierszeń. Sierszeń jest niestety, ale naszym wrogiem. Przyklejało. Propolis sobie położyłem.
przykleję. Było ciepło, daszek jest ciemny. Trzeba będzie go zabrać. Ciekaw, co tutaj w tym ta rodzinka jest silniejsza. Grzeją tutaj w tej części. Tutaj mniej więcej jest kłąb, są ramki. Zobaczymy. Słabiej jednak. Trochę to jest dziwne. No. Nie, przepraszam, to nie jest dziwne, bo to jest ta rójka. Okej. Tu prawdopodobnie nic nie będziemy robili, ale dokładali. Ten jakiś suchy wyszło, jakiś trochę trochę nie wypał, moim zdaniem. Wcześniejszy był ok. A to nie. Skoro budują, czyli zabudowę, to tak czy inaczej, nie wstawię tutaj między czerw ramki suszu. Miał super pomysł, który każdy z nas ma, ani go nie realizuje, czyli kupił sobie zeszyt i robi notatki. Ja przy takiej niewielkiej ilości uli mi się myli, a co dopiero później. Tu mamy zapasy, jest świeży nakrot. Z tej strony jeszcze się leje z rameczek, także jest ok. O, czerw kryty, zakryty. Odkryty i jajeczka, tak? Są jajeczka? Też są jajeczka. Nie ma nawet ziemi. Czy ta rodzina lada moment wystartuje z siłą? Już zaczną się wygryzać młode pszczółki. Jajeczka są, jest chłodno, tutaj wiatr wieje. To miejsce jest właśnie pod tym względem i dobre, i złe. Latem będzie przyjemny wiaterek zawiewał, a niestety o tej porze roku jest ciepło. Niestety trzeba troszeczkę uważać. No dobra. Może się rozpalił, a dobra. Się tutaj nie widziałem. Pewnie jest w kolejnym korpusie, już czerwi, bo u góry nie ma miejsca. No zobaczymy zaraz resztę. Robię to dobrze, zaraz tutaj rameczki. No, tu dostanę rameczkę do odbudowy, jeszcze troszeczkę była podniesiona. Okej, to jest czerw. Okej. Powinno być wszystko zrobione w domu, wcześniej przygotowane, ale zawsze wiadomo, jak to jest. Coś ma się zrobić w domu, to później się to robi na pasiece najczęściej. Zawsze pełno innych różnych zajęć ciekawych do zrobienia.